opisane 12 piątków od naszego Pana Jezusa do papieża Klemensa XIII, który zatwierdził szczególne łaski, jakich dostąpią ci, którzy będą pościć o chlebie i wodzie przez 12 piątków. Człowiek, który będzie szczerze pościł i niniejsze piątki o suchym chlebie i wodzie żył, a do tego odmawiał następujące modlitwy: raz wierzę w Boga Ojca, 12 razy Ojcze Nasz, 12 razy Zdrowaś Maryjo i 1 raz Chwała Ojcu, otrzymuje od Stwórcy następujące łaski darów: 1. Piątek przed Wielkim Postem, piątek przed Środą Popielcową przynosi dar Ducha Świętego. 2. Piątek przed Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny, piątek przed 25 marca, o co tylko prosić będzie, od Ducha Świętego otrzyma. 3. Piątek przed Zmartwychwstaniem Pańskim, w Wielki Piątek, od wszelkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych uwolniony będzie. 4. Piątek przed Wniebowstąpieniem Pańskim, od nieprzyjaciół uwolniony będzie. 5. Piątek przed zesłaniem Ducha Świętego, bez sakramentów świętych nie umrze. 6. Piątek przed świętem Trójcy Przenajświętszej, swoją godzinę śmierci widzieć będzie. 7. Piątek przed świętem świętego Jana Chrzciciela, piątek przed 24 czerwca, od zaraźliwych chorób i od czarta uwolniony zawsze będzie. 8. Piątek przed świętem świętego Piotra i Pawła, piątek przed 29 czerwca, w grzechu śmiertelnym nie umrze. 9. Piątek przed narodzeniem Najświętszej Maryi Panny, piątek przed 8 września, sama Najświętsza Maria Panna ukaże się w jego godzinie śmierci. 10. Piątek przed świętem świętego Michała Archanioła, piątek przed 29 września, lękać się śmierci nie będzie. 11. Piątek przed wszystkimi świętymi, piątek przed 1 listopada, nie dozna nigdy niedostatku w domu swoim. 12. Piątek przed Bożym Narodzeniem, piątek przed 25 grudnia, przy konaniu jego ukaże się mu sam Bóg, aniołowie i archaniołowie.